10 najlepszych strzelców reprezentacji Polski. 10. Dariusz Dziekanowski. Piłkarz urodzony w 1962 roku w Warszawie. Jest wychowankiem Polonii Warszawa, w której rozpoczął karierę seniorską w 1978 roku. Zakończył również w czarnych koszulach w 1996 roku. W międzyczasie grał aż w 7 klubach. Dla reprezentacji zdobył 20 goli w 63 meczach. 9. Ernest Wilimowski, polski i niemiecki piłkarz grający na pozycji napastnika, reprezentant Polski i Niemiec. Karierę rozpoczął w FC Katowice w 1929 roku. Pierwotnie reprezentował Polskę. Rozegrał w naszych barwach 22 mecze i strzelił 21 goli, co daje skuteczność 96%. Najlepszą w historii kadry. Od 1941 roku reprezentant III Rzeszy. W oficjalnych meczach strzelił 554 gole, co daje mu 10 miejsce na liście strzelców wszechczasów, zaś w nieoficjalnych podobno bramek było 2 razy więcej. 8. Zbigniew Boniek, piłkarz urodzony w 1956 roku, obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Karierę rozpoczął w Zawiszy Bydgoszcz, a zakończył we włoskim klubie AS Roma w 1988 roku. W polskiej drużynie rozegrał 80 spotkań i strzelił 24 gole. 7. Gerard Cieślik, urodzony w 1927 roku, wychowanek Ruchu Chorzów, z którym związany był do końca swojej kariery, czyli od 1946 roku do 1958 roku, podczas II wojny światowej siłą wcielony do armii Wehrmachtu. W reprezentacji Polski zasłynął w 1957 roku, kiedy strzelił 2 bramki Związkowi Radzieckiemu. Finalnie w barwach biało-czerwonych rozegrał 45 spotkań i strzelił 27 goli. 6. Andrzej Szarmach. Rozpoczął swoją karierę w 1966 roku w barwach Polonii Gdańsk. Trzykrotny uczestnik finału Mistrzostw Świata, dwukrotny medalista Mistrzostw Świata, a także medalista i król strzelców Igrzysk Olimpijskich. W 61 meczach strzelił 32 bramki. 5. Ernest Pohl, polski piłkarz pochodzenia niemieckiego, wychowanek Slavia Ruda, w której zaczął grać w 1945 roku. Wielokrotny mistrz Polski, trzykrotny król strzelców polskiej ekstraklasy. Od 2005 roku jego imię nosi stadion Górnika Zabrze. Pohl strzelił w reprezentacji 39 bramek w 46 meczach. 4. Kazimierz Dejna, wielka gwiazda Legii Warszawa, urodzony w 1947 roku napastnik, jest przez wielu uważany za najlepszego polskiego piłkarza w historii. Dejna był również porucznikiem Ludowego Wojska Polskiego, co wraz z powiązaniami z władzą komunistyczną spowodowało, że państwa NATO nie wyrażały zgody na wjazd do swoich krajów członkowskich. Zgodę otrzymał dopiero po drugim występie na Mistrzostwach Świata w 1978 roku. W 97 meczach strzelił 41 goli. 3. Grzegorz Lato, wychowanek Stali Mielec, w której mecze rozgrywał od 1962 roku. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, w którym okrył się dość złą sławą ze względu na zaniedbania polskiej reprezentacji. Dwukrotny medalista Mistrzostw Świata oraz dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich. W 100 meczach strzelił 48 bramek. 2. Włodzimierz Lubański, urodzony w 1947 roku, zawodnik Górnika Zabrze, olimpijczyk i piłkarz reprezentacji. Jeszcze do niedawna był najlepszym strzelającym polskim zawodnikiem reprezentacyjnym, ponieważ strzelił 48 bramek w 75 meczach. 1. Robert Lewandowski, piłkarz urodzony w 1988 roku w Warszawie, zawodnik Znicza Pruszków, wielka gwiazda Lecha Poznań oraz jeden z najlepszych zawodników Ligi Niemieckiej. W reprezentacji gra od 2008 roku do dziś i jest najlepszym strzelcem w historii. Zdobył 51 bramek w 91 meczach, a trzeba pamiętać, że wynik ten na pewno będzie lepszy. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu napiszcie, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Jeżeli napiszecie super, zostawię wam serduszko. Cześć!